wiecie, to jest publiczna służba zdrowia. Ja nie mówię, że przyjechałam tutaj na licówki do Turcji, czy wiecie, na cycki. A w Polsce, słuchajcie, te same rzeczy, które załatwiłam tutaj w ciągu 15 minut, w Polsce zajmują 6 miesięcy. Co najmniej 6 miesięcy. Słuchajcie, bez krępacji, bez stresu mogłam przeprowadzić całą konwersację z lekarzem w języku angielskim. Naprawdę fenomenalnie. W ogóle, wiecie, obejrzał moje wcześniejsze wyniki z Polski. Powiedziałam mu dokładnie, co chcę i wszystko dostałam na jednej wizycie. Na temat służby zdrowia nagrałam już 2 filmy. Jeden film był o tym, że leki w Turcji są za darmo, jeśli jesteście objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym, a drugi film był o moich i mojego męża doświadczeniach i takim pierwszym wrażeniu po zderzeniu z publiczną służbą zdrowia w Turcji. Słuchajcie, te wrażenia nasze były naprawdę bardzo dobre, ale postanowiłam nagrać jeszcze jeden film, dlatego że właśnie odbyłam jeszcze inne spotkania z lekarzami w Turcji i chciałam właśnie się podzielić o tym, jak to wyglądało i w zasadzie mam takie bardzo dobre doświadczenia i mogę je przyrównać do tego, jakie te doświadczenia miałam w Polsce. Słuchajcie, tutaj w ogóle chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o całą tą publiczną służbę zdrowia w Turcji, to ona ma bardzo dobre opinie i ja się wcale nie dziwię. Nie będę już powielać tych tematów i tego, co mówiłam w poprzednim filmie, tylko Wam powiem, że miałam dodatkowe wizyty i zarezerwowaliśmy jedna po drugiej. I słuchajcie, jedna wizyta, to czekałam na nią 2 tygodnie. Ona właśnie była rezerwowana przez internet, natomiast drugą wizytę do specjalisty, bo tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, że tutaj nie potrzebujecie mieć skierowań do lekarza, tylko sami bezpośrednio rejestrujecie się do danego specjalisty. To do tego drugiego specjalisty, to po wejściu właśnie do szpitala skierowaliśmy się do recepcji i tam wzięliśmy rezerwację na godzinę. I przez to, że kolejka była dość mała, no to dostaliśmy od razu właśnie numerek i poszliśmy na kolejkę. Słuchajcie, było jeszcze trochę czasu, mój mąż mówi, a 15 minut, to chodźmy jeszcze na zewnątrz, zjemy kanapki. Słuchajcie, wyszliśmy przed szpital, zjedliśmy kanapki, dlatego że na czo oddawaliśmy krew. No i później karmiliśmy tam psy, wiecie, trochę nam się zeszło, ale jeszcze było 5 minut przed czasem. Wchodzimy do tego szpitala, właśnie pod gabinet tego specjalisty i słuchajcie, okazało się, że wszyscy, którzy byli tam w kolejce, rozpoznali nas, że byliśmy wcześniej. I mówią, że ja już byłam wyświetlona właśnie na tablicy, że mam wyjść i żebym weszła bez kolejki, dlatego że ja już na pewno byłam. Wiecie, oni pewnie rozpoznali tam, tak jak Wam mówiłam, w Turcji nie ma RODO, więc są takie jakby telewizory i tam są inicjały z 6 gwiazdkami i widzieli, rozpoznali, że to było coś inne niż tureckie i mówili, żebym weszła. Powiem Wam, że Turcy są niesamowicie uprzejmi, oni są tak naprawdę fajni do obcokrajowców. Ja niestety tego nie mogę powiedzieć o Polakach, dlatego że Polacy są paskudni do obcokrajowców. Dlatego, że przeżyłam z mężem 12 lat w Polsce i wiem, jakimi rasistami jesteśmy. I teraz tak, pozwolili mi wejść właśnie bez kolejki, dlatego że jakby mój numerek już minął. Słuchajcie, fenomenalnie wszystko wyglądało. Jakby weszłam do lekarza i chodziło mi o to, że potrzebowałam kilku rzeczy. O wszystko poprosiłam i wszystko dostałam na jednej wizycie. Mało tego, ja w ogóle poprosiłam męża, żeby ze mną wszedł, ale w ogóle nie było takiej konieczności, dlatego że lekarz, który przyjmuje w publicznym szpitalu w Turcji, mówił w języku angielskim. Słuchajcie, bez krępacji, bez stresu mogłam przeprowadzić całą konwersację z lekarzem w języku angielskim, naprawdę fenomenalnie. W ogóle, wiecie, obejrzał moje wcześniejsze wyniki z Polski, powiedziałam mu dokładnie, co chcę i wszystko dostałam na jednej wizycie.
odwołanie się do moich wyników właśnie z przeszłości, zbadanie mnie, w ogóle wytłumaczenie mi wielu spraw. Jakby wszystko, co chciałam, dostałam na jednej wizycie. A w Polsce, słuchajcie, te same rzeczy, które załatwiłam tutaj w ciągu 15 minut, w Polsce zajmują 6 miesięcy. Co najmniej 6 miesięcy. Dlatego, że idziecie właśnie do lekarza rodzinnego. Później z tym skierowaniem do specjalisty. I to nie jest tak, że jak wy w Polsce pójdziecie do specjalisty, to wy u specjalisty wszystko załatwicie. No nie. Od tego specjalisty wy musicie na kolanach prosić, słuchajcie, o skierowanie na jakiekolwiek badanie. Wiecie, czy chcecie jakieś RTG, USG, czy cokolwiek. Wy musicie po prostu błagać, żeby to dostać. Ja, słuchajcie, byłam oczarowana, dlatego że weszłam do tego pokoju. W ogóle, wiecie, tak jak wam mówiłam, wizyty to tu są w ogóle przed terminem, na który przyszliście. Wszystko jest przed czasem, nawet nie po czasie, nie ma opóźnień. No i wszystko, o co poprosiłam, dostałam na jednej wizycie. Żeby to samo załatwić w Polsce, ja potrzebowałabym co najmniej pół roku. Naprawdę dla mnie wyszłam, powiem wam, taka oszołomiona, taka oczarowana. Wszystkiego się dowiedziałam. Słuchajcie, lekarz naprawdę z takimi detalami potrafił mi wszystko wytłumaczyć. O jakie badanie chciałam, takie dostałam. Wszystko, rachciach w Polsce. Dajcie spokój. To z tym skierowaniem ja później musiałam miesiącami odświeżać na przykład w LuxMedzie i patrzeć, czy zwolnił się jakiś termin, żebym mogła się umówić. Tutaj nie. Ja mówię, że chcę, od razu proszę, dajemy. I powiem wam, że naprawdę jestem oczarowana, że tu w Turcji nie ma takiego błagania o to, żeby dostać właśnie jakieś badanie. O co prosicie, to dostajecie. A w Polsce naprawdę ludzie mi pisali, że nie mają problem z dostaniem w ogóle skierowania na podstawowe badania krwi. A wiecie, tutaj normalnie badania krwi to szły tak taśmowo. My w ogóle poprosiliśmy właśnie o podstawowe badania krwi. To pani nam dała tyle fiolek. Mnie w ogóle, tak mi dużo pobrali krwi na podstawowych badaniach tutaj. Te badania były dość takie obszerne i ja mało w ogóle po tym pobieraniu krwi nie zemdlałam, no bo taki po prostu uciek tej krwi w sekundzie, a w Polsce to słuchajcie, oni tam pobrali ze dwie fiolki i tyle, jakieś tam podstawowe badania, a tutaj na przykład w podstawowych badaniach krwi, zdziwiłam się, mieliśmy hormon tarczycy. Wydaje mi się, że w Polsce nie ma, dlatego że robiłam podstawowe badania z krwi, nie ma tam hormonu tarczycy. Na przykład, nie? Po prostu naprawdę inny w ogóle standard obsługi, to, że wiecie, jeszcze mało tego, ja wam nie dokończyłam, ten lekarz wszystko mi wytłumaczył, zrobił wszystkie badania, które chciałam i na końcu ja już wyszłam, on oczywiście mówił ze mną po angielsku, ja wszystko rozumiałam i on na końcu jeszcze tam, ktoś chciał już wchodzić, on poprosił jeszcze mojego męża i w ogóle mojemu mężowi przedstawił całą moją sytuację zdrowotną, powiedział dokładnie, co sprawdził, na jakim etapie jesteśmy, co dalej, wszystko. Wiecie, ja naprawdę byłam w szoku, że wiecie, z takim szacunkiem, z takim poszanowaniem w ogóle pacjenta, że on jeszcze właśnie widział, że przyszłam z mężem i jeszcze chciał jemu tak poinformować go o tym stanie zdrowia i jak to wszystko wygląda. Naprawdę powiem wam, kultura, której ja nawet nie widziałam prywatnie w Polsce. Naprawdę, ja nie przesadzam i to... I to, słuchajcie, mówiłam już w poprzednim odcinku, że to nie jest nawet moja opinia, ale opinia mojego męża. On był w Polsce 12 lat i to, jak widział, jak wszystko działa, no to jest naprawdę, on mówi, że to jest teraz niesamowite, jak ważna jest służba zdrowia i jak to wygląda w Turcji, jaki to jest poziom. Wiecie, no my się śmiejemy, że to wygląda jak Ameryka, a mój mąż mówi, daj spokój, w Ameryce nawet to tak nie wygląda. No wiemy, my się śmiejemy, że Ameryka, bo wiecie, Turcję to ludzie mają za kraj trzeciego świata, ale naprawdę poziom, wiecie, to jest publiczna służba zdrowia. Ja nie mówię, że przyjechałam tutaj na licówki do Turcji, czy wiecie, na cycki i miałam taką tutaj obsługę. Nie, to publiczny szpital. Słuchajcie, ja tam stałam w kolejce z takimi chorymi dziećmi, że normalnie jak mnie jakaś zaraza nie chwyci, jak nas jakaś grypa nie chwyci, to będzie cud. Naprawdę niesamowity, powiem wam, porządek w tym szpitalu. W ogóle ci ludzie, wiecie,
oni z takim szacunkiem do mnie widzieli, wiecie, tam były osoby starsze też ode mnie i po prostu ja czułam się troszkę taka onieśmielona, że oni po prostu mówią, że tak pilnują i wiedzą, że była moja kolej, żebym weszła, wiecie, naprawdę, coś niesamowitego, ja nigdy czegoś takiego w Polsce nie odczułam, już nie mówiąc o tym, żeby obcokrajowiec w Polsce coś takiego odczuł. Tak śmiejemy się z tą Ameryką, dlatego że mój mąż ma rodzinę w Ameryce i słuchajcie, ta rodzina przyjeżdża tutaj normalnie cała i się leczy i po prostu to są, wiecie, takie małe zabiegi stomatologiczne, ale również bardzo duże operacje, takie kompleksowe. I tutaj właśnie wujek też znów przyjeżdża, coś tam robi i powiem wam, że ich w Ameryce nawet nie stać na to, żeby, nie wiem, uzupełnić sobie zęba. No ja się tak z tego śmieję, wiecie, oni tam jakoś żyją w tej Ameryce, ale generalnie taniej jest im tutaj kupić bilet i przyjechać i robią koło siebie, wiecie, ratują jakoś to zdrowie, no bo tutaj oni oczywiście idą prywatnie, bo dla nich to są w ogóle nie pieniądze, żeby tak wydać, ale wiecie, nawet jak macie to właśnie publiczne ubezpieczenie tutaj, no to przynajmniej pójdziecie do tego lekarza pierwszego kontaktu, on was obejrzy, coś wam pomoże, a w Polsce to dajcie spokój. Ja wam mówiłam, że kiedyś dzwoniłam, no to w Polsce na służbę zdrowia 5 miesięcy kazali mi czekać na wizytę, nie? A jakbym chciała właśnie to dodatkowe badania, to słuchajcie, kolejne 5 miesięcy, więc to, że ja powiedziałam, że 6 miesięcy bym to załatwiała w Polsce, to słuchajcie, to jest przesada. Ja bym to rok załatwiała w Polsce i tak załatwiałam to wszystko w Polsce, to wszystko trwało miesiącami, więc naprawdę niesamowita też ta komunikacja tutaj ze specjalistą, że po prostu mówię, chcę to, wszystko dostałam na jednej wizycie i w ogóle bez takiego, że no, że coś tam, że trzeba skierowanie, dopiero pójdzie pani tam, zapisze się, nie, co chcecie, o co prosicie, to dostajecie. Fenomenalne. W Polsce dajcie spokój. Idę do jednego lekarza, później chcę coś jeszcze, no to wypiszę skierowanie, musi się pani zgłosić, patologia. No to słuchajcie, to można tak umrzeć w Polsce. Ja na przykład już byłam przygotowana, że nie wiem, no muszę tam wykonać jakieś badania, coś tam, pewnie mi to i tak zajmie kilka miesięcy, a gdzie? Ja to zrobiłam wszystko na jednej wizycie. Po prostu wszystkie sprzęty były właśnie w tym pokoju lekarza i wszystko mogłam zrobić. Ja wszystko wiem, dostałam od razu informacje, a w Polsce to wiecie, czasem jest jeszcze tak śmiesznie, że idziecie na przykład na jakieś badanie i oni wam tak od razu nie powiedzą, o co chodzi, tylko z tym badaniem jeszcze musicie się wrócić na przykład do lekarza, żeby on wam opisał dokładnie, co wam jest. No to nie wiem, no to taka diagnoza na przykład w Polsce, ile będzie trwała? Rok, dwa, czy dopóki przeżyjecie, jak nie umrzecie w trakcie. Naprawdę, jestem oczarowana służbą zdrowia w Turcji. Jestem już po większości moich badań. Są jeszcze rzeczy, na które czekam. Oczywiście mamy trochę do poprawy, słuchajcie, krew. Tak jak mówiłam wam, że mamy bardzo słabą witaminę D, dlatego ja też siedzę na słońcu. Będziemy poprawiać te wyniki, mam nadzieję, że się poprawią i za 2,5 i 3 miesiąca pójdziemy właśnie na coś, na takie powtórne. I o ile mi wiadomo, słuchajcie, z tymi na przykład powtórnymi wynikami, no to ja tutaj nie muszę mieć żadnych skierowań, żebym poszła sobie tą krew zbadać, tak? Tylko właśnie systemu, wybieram sobie tam zbadanie krwi podstawowe i idę do szpitala i wszystkie te badania robię. Natomiast ja nie wiem, czy w Polsce bym tak mogła mieć. Pewnie jakbym miała jakieś tam złe wyniki, no to musiałabym iść do tego specjalisty, później mieć jakieś skierowanie na te powtórne badania krwi, bo polska służba zdrowia by przecież upadła, jakby wam dała dwa razy jakieś tam skierowanie na podstawowe badania krwi. Wiecie, ja się tak śmieję, ale to mnie nie śmieszy, to mnie wkurza mnie to, co jest w Polsce, bo ja przez tyle lat opłacałam takie ogromne składki i wiecie, nigdy z tej służby zdrowia nie skorzystaliśmy, więc jestem oczarowana. Słuchajcie, jak chorować, mam nadzieję, że nie, no to tylko w Turcji.